Pamiętaj, młody człowieku, jeżeli chcesz mieć niezwykłą, wspaniałą, cudowną dziewczynę, partnerkę, to ty masz być wyjątkowy, ponieważ tylko cudowna, wspaniała, wyjątkowa partnerka będzie z człowiekiem wyjątkowym. To znaczy, niezwykła kobieta nie będzie z człowiekiem przeciętnym. Nie będzie z człowiekiem płaskim, mało interesującym. I zapamiętaj, żeby być z niezwykłą kobietą teraz, to teraz masz być zachwycający, najlepszy. Teraz. To, że kiedyś byłeś i że kiedyś wygrałeś puchar województwa lub wszedłeś o własnych nogach na Giewon lub że kiedyś przepłynąłeś przez kanał, może nie La Manche, ale augustowski, to nie wystarcza. To ma być teraz. Pamiętaj, tylko teraz i w tej chwili się liczy dla kobiety. Dla kobiety nie liczy się to, co było kiedyś. Gdyby tak było, jak tobie się wydaje, że możesz całe życie wspominać, kim ty kiedyś nie byłeś, jaki ty nie byłeś wspaniały, ile, jak ty nie zarabiałeś fury pieniędzy kiedyś, a nie masz tych pieniędzy teraz, to to nic nie pomoże. Pamiętaj, aby zainteresować wspaniałą kobietę, to ty masz być wspaniały teraz. Nie licz na to, że kobieta to jest towarzystwo weteranów. Nie. Wspomnienia to są dobre wśród kumpli z wojska i w towarzystwie weteranów. I dlatego, jeżeli ci się uda osiągnąć pewien pułap finansowy, intelektualny i osiądziesz na laurach, to bardzo szybko twoja partnerka zauważy, żeś zwlaczał. Jej zainteresowanie będzie równie twarde, jak i ty, flaku. Rozumiesz? Flaku, rozumiesz? Dlatego starać się masz teraz, a nie kiedyś. I uważaj, i nic nie pomoże na dłuższą metę. Opowiadanie partnerce, co ty osiągniesz w przyszłości. W przyszłości będziesz dyrektorem, generałem, architektem, inżynierem, że w przyszłości będziesz wyjątkowy. To też wystarczy tylko na krótką metę. Ona się bardzo szybko zorientuje, że jesteś co najwyżej średnim bajkopisarzem. I dlatego, kochany, zapamiętaj, twoje życie, jeżeli ma być z niezwykłą kobietą połączone, to pogódź się z tym, że będzie cały czas pracowite. Zawsze ty masz być najlepszy. I wtedy masz szansę.